Witam wszystkich, to w kolejnym odcinku Zagrajmy w Karaiby i po prostu, tak jak powiedziałem, tak też zrobiłem, wybiłem tutaj wszystko, wybiłem tutaj i także wbiłem poziom. Wow, wbiłem poziom. Mamy już 261 życia, to nawet sporo. Oczywiście troszeczkę tutaj powyzbierałem jeszcze na plaży fantów i... Patrzcie, olbrzymi sierwojad, silny sierwojad. Był jakiś olbrzymi sierwojad, który był warty 300 punktów doświadczenia. Wow, a jak on na... pieprzał, on mi po prostu teraz także po prostu mi siadł na plecy i mnie tak napieprzał, że mnie prawie znowu zabił. To ja się nie zdziwię, że mnie taki świerwojad zabił. Zbieram te fanty, mam nadzieję, że potem będę mógł z nim handlować i uzbieram te 3000 sztuk złota. Chyba i tak bym spokojnie byłbym w stanie to uzbierać. O, morski trup, tak? Okej. Okay. 300 punktów doświadczenia, ale to szybko leci. Naprawdę. A to nicht zu holen. W sensie, że walka bardzo szybko leci, wiecie? Da ist nicht zu holen. A ty miałeś mieć dwuręczny i da tylko ist nicht to. Zu holen. Okej, okay, dobra, no to sobie zbieramy tutaj wszystko jak leci. A tutaj jest nawet zwój jakiś, którego nie będę w stanie podnieść. Tutaj są te malutkie wysepki, tak? Ha, będę musiał się zastanowić nad tą zagadką jeszcze. Co, podniosłem ten swój? Chyba podniosłem. Okej, okay, dobra, jak podniosłem, to okej, okay, nie ma sprawy, w porządku, mnie to cieszy. Tutaj nie ma nic. Mógłby być jakiś szaf królewski jeszcze, ja bym się nie pogniewał. Naprawdę ja bym się nie pogniewał z tego powodu. Twardy jak kamień, orzech kokosowy. Dobra, to popłyńmy jeszcze na tą wysepkę malutką wokół tej większej wyspy. Tutaj też chyba nie, tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. Dobra, fajnie, bardzo fajnie. Czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Chyba tylko poza troszeczkę. O, no, szaf królewski, dobra. I z tego faktu to się tutaj bardzo opłacało ten. Jeżeli będę w stanie wykonać eliksiry zwiększające stałe zdrowie, to będę w stanie ich wykonać w ilości 5. Więc będę miał dodatkowe 100 HP. A przy tych odpornościach, jakie mam, to powinno dać dość sporo. No, przynajmniej mam taką nadzieję. O. Dobra, zbieraj, zbieraj tutaj, panie, wszystko jak leci. No, chyba już tak nie, dużo nie zostało, co? Tutaj jeszcze sprawdzę, czy coś jeszcze jest. Aha, bo tutaj już byliśmy. No, a na tej wysepce także byliśmy? Chyba nie, bo widzę, że jakieś tam fanty są, a ja wyzbieram praktycznie wszystko. Albo, że przegapiłem tylko ten orzech. Też jest taka opcja. Oj, dobra. Tak też i bywa, co? Szkoda, że więcej ludzi tutaj nie ma. To jest tylko ta jedna osoba, co? Poczytajmy, zagadka. Pierwsze wyzwanie, zagadka, w której muszę znaleźć czarną perłę. Brzmi ona: to czego szukasz, znajdziesz w miejscu, które wydało się nieosiągalne. Tylko ten, kto zna swoje ciało i swoje granice, może to osiągnąć. Jednak celem fałszywy krok. Jednak jeden fałszywy krok, a twoje życie będzie skazane na porażkę. Zobaczymy, czy znajdę to miejsce, gdzie leży czarna pełra. Czyli miejsce, gdzie... To na pewno nie jest tutaj, to na pewno jeszcze... Nie byłem przy tym. No, zagadka ciekawa, ale póki co nie przychodzi mi nic do głowy. Okej. Gin, jaszczurko głupia. Te fioletowe są najfajniejsze. Okej. Okay. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Kolejny szaf królewski, kolejny szaf królewski. Wow, te wyspy są naprawdę bardzo obfite. Ile już masz tych szawiów? 6? 6 już ich mam? Bez kitu. No 6.
Pięknie. A ja zaraz chyba naprawdę pójdę i skorzystam z tego stołu alchemicznego, bo to naprawdę będzie bardzo, bardzo ważne. Miksturki. No, fantów co nie miara, co? A, tak, widzę, że tutaj jest... Dobra, niech wam będzie, bo pewnie będziecie marudzili wiśnia, jesteś ślepy, nie podnosisz itemów, a to jest bardzo ważne. Ja je widzę, ale nie zawsze je podnoszę, ponieważ nie zawsze uważam, że są one wartościowe, no. Znaczy, powiedziałem, a teraz zbieram wszystko jak leci, nie? Nie, bo ja mówiłem, ja mam takie po prostu takie przeczucie, że pieniędzy naprawdę będzie jeszcze potrzeba sporo. Że na pewno u Konstantina potem się pojawi pewnie dużo eliksirów, jeszcze ten habit za 3000 musiałbym odkupić, nie? Okej. Okay. Kolejny olbrzymi sierwaja, co? Okej. Okay. Z tymi silnymi mogę się pozajmować. No, 300 punktów doświadczenia. To jest cholerco bardzo mocne. Premia punktów trafień. To miejsce pochodzi z mięśni pleców sierwaja na Molaka. Jeśli je usmażę, będzie ono niejadalne. Trzeba zapamiętać. Może nawet nie będzie takiej opcji, żeby to usmażyć. Może zupa z tego będzie fajna. U tej Kati całej. Kto to wie? Dobra, co bądź wyspę zwiedziłem calutką. No i nie widziałem takiego miejsca, które by pasowało do tej zagadki. No, serio. Może jakieś przejście jest gdzieś? Tutaj? Chociaż tutaj to bardziej chyba do tego obozu, co? Jego. A, i tutaj mogę sobie te ciemne grzybki sobie wyciągnąć. Nie, tutaj nie przejdę. No, chyba tak to po prostu zrobię. O, popatrzcie. Co ja tutaj widzę? No popatrzcie, jednak coś odkryłem przypadkiem. Dobrze pokombinowałem. Okej. Okej, jestem tutaj. Ale i co w związku z tym? Ja się zastanawiam teraz. Może jednak dobrze kombinuję, co? Nie. To jak to tutaj powinno być? Może na tą roślinę mam skoczyć, co? Tylko czy to coś mi da? To jest właśnie... O właśnie. Coś mi się wydaje, że chyba będę musiał po prostu jakoś tam przejść, co? Nie przeskoczysz tam, nie? Będziesz w stanie tutaj jakoś przejść, czy niezbyt? Żeby mi się potem nie zbugował, co? No. Chyba się zbugowałem, co? Oszczegałem samego siebie. Dobra, nieważne, wczytaj. Hmm.
I co w związku z tym? Polna jagoda, cieszę się z tego bardzo. Wiśnia, przypatrzcie uważnie. To na pewno jest słowo klucz i to na pewno dokąd się prowadzi. Tylko dokąd? Tutaj? Bo widzę, że tutaj są kolejne te skały. Boże! No. No i są. Trzeba to rozważyć, naprawdę, trzeba to rozważyć. O, koleś. Die Schiffbrüchigen wallen nun endgültig nicht mehr unter uns. Gut gemacht. Ich hätte diese ewigen, schrecklichen Laute nicht mehr lange ertragen können. Wenn du willst, kann ich dir jetzt einiges von dem Zeug, was sich hier bei mir angesammelt hat, verkaufen. Okay, dzięki, dzięki. Zeig mir deine... Das ist alles, was... To wszystko, co ci mogę zaoferować. I ty też masz tutaj fajny arsenał. Masz nawet jakąś księgę. Jaśniak, wymowa się Jerzowi. Stary hełm paladyna. Mogę przy pomocy dopasować go na głowę. Bla, bla, bla. Mikstura zręczności. Czy ja chcę miksturę zręczności? Tak naprawdę... Broń jakieś może ciekawe? Orkowa zguba. To byłaby dobra broń. Dobra, taperstwo dla każdego. To na pewno. To... 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 Wszystko... To bym chciał zostawić. To możemy mu sprzedać wszystko jak leci. I dalej brakuje złota, nie? Aj, gdzieś są te nieotwierane muszle, tylko to. I popatrzcie, wbrew pozorom wpadło mu do sporo złota. Raczej, wpadło mi do sporo złota, nie? Dobra, otwieraj to wszystko jak leci. Po kolei. Otwierane muszle, 41, serio? Nowy wpis, uparty orzech. Znalazłem orzech kokosowy, którego rosną tutaj na tej wyspie. Sam Irak z pewnością nie dał rady ich otworzyć. Die Kokosnüsse, die es hier auf der Insel gibt, sind ziemlich hart. Kannst du mir sagen, wie ich sie öffne? Ja klar, du benötigst ein Kokosnussmesser. Zufällig habe ich noch eines übrig, aber die Dinger sind ziemlich viel wert. Okay, wie viel willst du? Nein, nein, kein Gold. Du könntest etwas für mich erledigen. Ich will endlich mal wieder eine richtige Fleischsuppe essen. Das Problem an der Sache ist, dass mir die Hauptzutat, zartes Scavengerfleisch, fehlt. Und ich soll jetzt die Viecher jagen und dir dann das Fleisch bringen? Ja, so habe ich mir das gedacht. Meistens findest du sie auf den Felsen rund um die Insel. 20 Stück sollten reichen. Okay, ich mach mich mal auf den Weg. Okay. Hier hast du dein zartes Scavengerfleisch. Danke. Damit hast du deinen Teil der Abmachung erfüllt. Dann bin ich jetzt an der Reihe. Hier hast du dein Kokosnussmesser. Danke. Eine Hand wäscht die andere. Ręka, ręka myje, tak? Kannst du mir auch beibringen, mit der Armbrust zu schießen? Nun ja, ich habe vor kurzem beim Jagen meine eigene verloren. Daher kann ich dir schlecht etwas beibringen. Wie wäre es, wenn ich sie dir wieder besorge? Das wäre super. Dann könnte ich dir schon einige Tricks zeigen. Okay, wo soll ich anfangen zu suchen? Nun ja, ich habe sie am Strand, als ich Warane gejagt hatte, verloren. Such ihn doch einfach ab. Vielleicht liegt sie irgendwo. Alles klar, ich bin schon auf dem Weg. Sie gdzieś na plaży masz, pewnie dopiero teraz się pojawia. O, dobra. Połowa orzecha kokosowego. Aha, dobra. Nicht zu holen. Trzeba to potwierać, co? Siarka. O, stryga. Nicht zu holen. Zastanawiam się, czy bardziej mi się to opłaci sprzedać, czy po prostu pootwierać. Jak patrzę, co tutaj wylatuje, to chyba jednak się opłaca pootwierać wszystko. Nicht zu holen. Zresztą niewiele mi złota nicht brakuje. Jeszcze, dalej, dawaj. Potrzebuję więc znacznie więcej złota. Akwameryn. Ja mówię, że kiedyś to potwieramy wszystko i to się nam wszystko sprzeda, co? Jeszcze te eliksiry siły by się sprzedały. Ma orkową zgubę jeszcze. Akwameryn. Kolejna perła. Czarna
pełna. Nie miałeś? Nie. Czarna. Wow, gdzie jest ta czarna? Chciałem zobaczyć. Czarna. 1000 sztuk złota, tak? Dobra, to otwieramy wszystkie jak leci jeszcze. To na pewno się nam opłaci. Siarka. Nie wiedziałem, że takie coś może wylecieć właśnie z muszelek. Czyli naprawdę warto je zbierać. Kwarcyt. Ostryga. Kwarcyt. Dawaj, dawaj, coś wartościowego, bardzo wartościowego. Nie chcę siarkę, no. Może w niektórych sytuacjach byłaby wartościowa, ale nie w tej, wiesz, gro. Ostryga i ostatnia. I kolejna ostryga na pocieszenie. Dobra, to ja mam tutaj dla ciebie bardzo dużo. Okej. Skrzyneczkę sobie zostawię, złoty puchar ci sprzedam. To ci sprzedam, okej. Ich will die magische Druidenkutte kaufen. Hier hast du das Gold dafür. Gut, hier hast du die Druidenkutte. Aber gib acht auf sie. Ja, das werde ich. Okej, kolejne zadanie wykonane. Bardzo się cieszę. Będzie to w ogóle lepsze od mojego pancerza. 80. No, przed magią to stanowczo. Przed czołami nie, ale przed magią to się opłaca. Bardzo mocno to jest. Wow, bez kitu. Ile to już to trwa? No, już trochę odcineczek trwa. Mikstura życia. To jest ta miksura, o której myślę. 20 ten. Womit denn? Nie masz menzurków? Serio? A ja chciałem. Błagam, koleś, miej przy sobie. Miej jakieś menzurki przy sobie, co? Menzurki, masz 10. Brakuje mi złota na ten przedmiot, serio? Dobra, nie chcę many w ogóle. Średni pancerz mogę ci sprzedać. Dobra, pięknie, cacy. No i ładujemy teraz w życie. Uważaj, miksturę. I będę miał 6 mikstur, czyli będę miał 120 punktów życia. Nie wiadomo, czy nie będę miał jeszcze więcej na tej mapie Szczawów Królewskich. Czyli Szczawi Królewskich. Szczawiu? Szczawi? A zresztą najwyżej mnie poprawicie w komentarzach, jak to się powinno prawidłowo odmieniać. Ale chyba Szczawi Królewskich. Tak myślę. Za mało składników, tak? No, uważałeś 6 mikstur. No to pi. Będziesz naprawdę bardzo wytrzymały. Właśnie o tym mi chodzi, bo żyć, a czy siły ma sporo. I dziwne jabłka, tak? Jest bardzo ostre i soczyste. 401 HP. A to się nie buguj tutaj, co? Dobra. To już tutaj się pojawiły te sierwojady bez kitu. Moje punkty doświadczenia zostaw. Daj im wycisk. Głupi koleś. Zostaw. Zostaw. Gnoju mały, to są moje punkty doświadczenia. Ciągle to potrafię. Wynocha, tam, do obozu, sio, no. Niebezpieczny olbrzymi komar. Polny pełzacz. No i tutaj widzę, że są niby te skały tutaj. Czy jest jakaś tutaj możliwość tutaj wskoczenia? No nie ma żadnej możliwości, żeby tutaj wskoczyć, są. Dobra, zabijecie się w sierwojadzie. Aha, to jesteś tym olbrzymim. 300 punktów doświadczeń. Naprawdę sporo. Jeszcze poziom za niedługo. Jak nie będę miał w co zainwestować, to zainwestujemy w... Zainwestujemy w siłę po prostu, nie?
Serio, aż tyle się tego tutaj znowu popojawiało? No bez jaj. Takie zabezpieczenie, żeby wszyscy mogli wykonać zadanie, co? Patrzę, czy jeszcze tutaj nie ma gdzie indziej możliwości wejścia. Czy są jakieś skałki, żeby się powdrapywać? A tutaj? No chyba niekoniecznie, co? No chyba nawet i niekoniecznie. Dobra. To nie żaden problem. Goblinami od tak się zajmuje od ręki. Od niego innego machnięcia mieczem. Nie dla mnie żaden problem. No i tutaj jest kolejna roślina lecznicza. Ale to wskakuj na nią. Kurde, wskakuj na nią. O. To dalej nie jest to, tak? A tutaj jakbyś dał radę tutaj wskoczyć. Wejść. Okej, dasz tutaj radę. Trzeba się powspinać, się na pewno gdzieś w takich miejscach będzie. No nie ma innej możliwości, naprawdę. Ile mam jeszcze korzeni? Korzeni mam 6. Dobrze, bardzo dobrze. Szkoda, że nie jestem w stanie przeznaczyć ten punkty nauki na doskonalenie swojej życia, czyli zwiększenie sobie punktów życia. Czekajcie. Ja niby powinienem kończyć ten odcinek, ale ostatnio robiłem krótkie odcinki, więc niech będzie teraz jeden dłuższy w ramach rekompensaty. Po prostu jestem zbyt ciekawski, żeby kończyć odcinek właśnie w tym momencie. I to chyba będzie tutaj, tak? Du hast das Rätsel also gelöst und es bis hierher geschafft. Alle Achtung. Naja, so schwer war es nun auch wieder nicht. Die schwarze Perle kannst du als Belohnung behalten. Okay, danke. Was ist nun die nächste Herausforderung? Deine nächste Aufgabe wird deine vorherige in den Schatten stellen. Jetzt geht es um Leben und Tod. Du sollst ein Monster töten. Ein uraltes. Man nennt es Lakolai. Lakolai? Seit wann haben Monster den Namen? Dies ist kein normales Monster. Es ist ein Tier aus einer längst vergangenen Zeit. Aha. Und wo finde ich dieses Ding? Ich kann dir nur so viel sagen. Es kehrt an den Ort, an dem alles begann, zurück. Außerdem muss ich dich warnen. Du kannst ihn nur mit Verstand besiegen. Nicht mit Kraft. Mhm. Okay, geht klar. Nun gut. Ich werde zurück in mein Lager gehen. I nagle się teleportował. Dobra, czyli jednak udało mi się wpaść na rozwiązanie tej zagadki. No, innej opcji po prostu nie było. Jeden krok i po prostu jesteśmy martwi, nie? Dobra, to byłoby na tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.